ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że tym wszystkim kieruje człowiek. Dużo ludzi, jak rozmawiam, to sobie wyobrażają, że to jest po prostu wciśnięcie guzika, że świeć i to sobie świeci. I świeci po prostu, tak? A no niestety to nie jest tak. Ale to już się dzieje tak na miejscu, tak? Nie, właśnie te wszystkie rzeczy przed wyjazdem się dzieją. Programowanie i tak dalej. Cześć, witajcie, z tej strony Paulina Cirocka z kanału Go On Stage, bliżej sceny. Grzesiu jest ponownie za kamerą, a ja rozmawiam z naszym gościem Dominikiem Kwiatkowskim. Witaj, Dominiku. Cześć, cześć, Paulino. Dominik jest realizatorem oświetlenia, współpracował z wieloma zespołami z Polski, z zagranicy również? No, z zagranicy mi się jeszcze nie zdarzyło, ale nie ukrywam, że jakby się kiedyś zdarzyło, to bym był szczęśliwy, mogąc taką współpracę mieć. Życzymy powodzenia. Dzięki bardzo. Dominik, jakbyś mógł opowiedzieć, jak się zaczęła ta twoja droga, krok po kroku, jak wyglądało dojście do tego etapu, na którym jesteś dzisiaj? I świetnie, że o to pytasz, bo to jest częste pytanie od kolegów na imprezach na przykład. Mhm. Tak? I ta historia się przemiela się po prostu za każdym razem, jak ktoś się pyta, bo to jest taka dosyć nietypowa praca, tak? Mhm. A nie jest to praca w biurze, jest to coś, czego się też nie można wyuczyć, bo powiedzmy, no okej, są szkoły, które gdzieś tam proponują ten kierunek taki oświetleniowy, ale jest to bardziej techniczne. Ja jestem realizatorem, tak jak wspomniałeś, zespołów i tak naprawdę z kim nie rozmawiam, z kolegami z branży, z moimi kolegami, którzy też pracują jako realizatorzy, to wszyscy są tam z przypadku. To jest najprościej. U mnie to był przypadek taki, że to było 8 lat temu. Organizowałem trasę koncertową takiego lokalnego zespołu, z którym współpracowałem. No i tam jeździłem z kolegą realizatorem, który robił dźwięk. No i po prostu w klubie był jakiś tam sterownik do oświetlenia, tak? A że kolega pracował w firmie, która obsługiwała jakieś tam małe imprezy plenerowe, no to powiedział, no skoro ja podczas tego koncertu nie mam zbytnio co robić w trakcie trwania, a były to koncerty nie za duże, także tam za dużo obowiązków w trakcie trwania nie było, no to powiedział, no to tu jest ten sterownik taki, nie masz co robić, to sobie poklikaj, tak? No i tak poklikałem, że już klikam 8 lat. Z tego mi właśnie, jak mi pokazał kolega Marek, którego pozdrawiam serdecznie. Swoją drogą w tym momencie realizator monitorów zespołu NA. Mhm. Także gdzieś tam to też nasze drogi poszły w dwóch różnych kierunkach, ale razem zaczynaliśmy. No i tak naprawdę przypadek, tak? No bo gdyby on mi tego nie pokazał, gdyby nie to, że na jakiś sposób mi się podobało samo to uczucie, że masz wpływ na coś i w jakiś sposób rysujesz, to, no to by mnie tu nie było, tak? No i tak od słowa do słowa, robiąc gdzieś tam jakieś imprezy, tak? Później Marek mnie brał na jakieś tam mniejsze realizacje, gdzie trzeba było coś tam tym światłem sterować, coś tam robić, tak? No to rozwijałem się, uczyłem się, sam też gdzieś tam poszerzałem swoją wiedzę. Spotykałem różnych ludzi na swojej drodze, którzy gdzieś tam mi coś podpowiadali i tak to poszło, tak? No jestem tu, gdzie jestem teraz. Czyli to głównie byłeś samoukiem, czy zdarzył się też jakiś kurs może w tym kierunku? Wiesz co? Kurs mi się jeden zdarzył. To było, tylko że tutaj mamy troszeczkę inaczej, bo no okej, jest dużo gdzieś tam, dużo. No są dwie firmy, które organizują kursy takie ogólne o oświetleniu, tak? Ja z czegoś takiego nigdy nie korzystałem. Jedyna rzecz, z której skorzystałem raz w życiu, to był kurs a propos oprogramowania do sterowania, tak? Bo tutaj w tej dziedzinie mamy tam kilka topowych oprogramowań, których możemy używać do realizacji. I wtedy na taki kurs się wybrałem, tego oprogramowania, żeby gdzieś tam tak kopnąć troszeczkę mocniej swoją wiedzę, żeby posłuchać też od innych, na czym to polega. No a później każda gdzieś tam moja przesiadka na inne oprogramowania to jednak była opcja samouk, opcja szukania, opcja rozmawiania z ludźmi. I myślę, że to jest w tym fachu to jest tak naprawdę najlepsza droga, którą można sobie obrać, czyli taka samonauka, tylko naprawdę sumienna, tak? Tutaj tutaj nie ma kompromisów, tak? Albo chcemy to robić i się uczymy, czyli szukamy informacji w internecie, patrzymy, jak robią inni, tak? Patrzymy, czego używają też inni i jesteśmy na bieżąco i z technologią, i z oprogramowaniem.
i się tego uczymy sami, albo no po prostu to nie ma sensu, tak? No jeżeli tutaj nie potrafimy być sumienni w tym, no to do niczego to nie doprowadzi dobrego, tak? Więc to jest ta kwestia stricte techniczna a propos nauki, no ale mamy też jeszcze drugą stronę, stricte gdzieś tam nazwałbym to artystyczną, no bo jednak jak wiesz, tak, to światło, to mamy tutaj kolory, mamy kształty, mamy ciepło światła, mamy jakieś tam wiązki, szersze, węższe. To wymaga już odrobiny fantazji. Tak, odrobiny fantazji to wymaga, no ale tu musimy łączyć właśnie tą wiedzę techniczną z jakimś takim chyba poczuciem estetyki, tak? Mhm. I tego wszystkiego. No i to tak wygląda ta ścieżka właśnie nauki. Tak ja się uczę, bo to jest, wydaje mi się, zawód, którego się nie da nauczyć. Tak o, po prostu, że tak jak, nie wiem, dochodzimy, kurczę, no ciężko mi nawet jest podać przykład, bo wydaje mi się, że w wielu dziedzinach trzeba się uczyć ciągle, tak, że nie da się dojść do takiej perfekcji, no ale mamy takie, nie wiem, jakieś tam, jakbyśmy wzięli prostsze zagadnienia czysto techniczne, tak, no to nie wiem, nauka czytania rysunku technicznego, tak, no to tutaj dochodzimy do momentu, gdzie rozumiemy wszystkie zwroty, no tak. Wiemy jak to wygląda i to już jest koniec naszej edukacji. A no tutaj tego nie ma, tak? Tutaj zawsze jest coś, czego się możemy dowiedzieć więcej. Czy o samym gdzieś tam wyglądzie tego, co tworzymy, czy na przykład o oprogramowaniu, czy właśnie o nowych urządzeniach. Tutaj też to wszystko idzie z technologią, także uczymy się na bieżąco i śledzimy to, co się tak naprawdę dzieje w tej dziedzinie. Mhm. No na pewno nie jest to taka praca, nie jest to nudna praca. I pewnie też nie ma jednego dnia podobnego do drugiego i ciężko tu mówić o takim typowym dniu, ale załóżmy masz dzień realizacji, tak, jest koncert i jak to wygląda, tak godzina po godzinie, co robisz i gdzie się twoja praca zaczyna, gdzie się kończy? Przepraszam. Godzina po godzinie. No to pierwsza godzina to jest to, że muszę wstać. Ja się tu przyznam, że jak mnie właśnie moi koledzy z branży znają, to wiedzą, że lubię sobie pospać, także to jest moja pierwsza godzina walka ze sobą, bo z reguły wyjazd wiąże się z bardzo wczesnym wstaniem, tak? Mhm. I tu mówimy o wstaniu pod tytułem wstajemy o 4, czyli tak naprawdę w nocy jeszcze, a o 5 wyjeżdżamy, żeby iść tam do punktu zbiórki. No i to już zależy tak naprawdę od samej realizacji. Zależy, jak ten dzień będzie wyglądał, no bo tak jak wspomnieliśmy na początku, ja obsługuję głównie zespoły. To jest tak naprawdę jedna z wielu dziedzin, która się wiąże z byciem właśnie realizatorem oświetlenia, bo mamy jeszcze realizatorów, którzy pracują na przykład w telewizji, tak, mamy realizatorów właśnie w teatrze, którzy pracują, to też ich tryb wygląda inaczej, no bo wiadomo, tam telewizja, teatr, mamy tutaj jakieś tam próby, które są powtarzane cyklicznie, z reguły są umówione na konkretne godziny i wygląda to troszeczkę u nich jak taki tryb pracy, no po prostu zmianowy, tak, no bo wiadomo, mamy gdzieś tam, idziemy na rano do pracy, zjawiają się wszyscy aktorzy, czy tam producenci, tak, robimy tam próby 8, 10 czy 12 godzin, to w zależności zapewne jaki jest deadline na wszystko, no i pracują aż do tej realizacji. No u mnie to jest troszeczkę inaczej, bo u mnie każda realizacja to jest inne miejsce. U mnie, ja jeżdżę z zespołami, tak jak zespoły mają trasę koncertową, no to ja z zespołem się wybieram po prostu na tą trasę i mamy przykładowo, nie wiem, piątek Kraków, tak, później sobota Warszawa, tak, no już sobie zjadę w dół, w niedzielę Olsztyn, nie? Załóżmy, tak z reguły to wygląda, że bierze się te pierwsze koncerty od najdalszych miejsc i się zjeżdża po prostu jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, chociaż nie zawsze. Bo czasami jakieś rzeczy ad hoc wpadają, takie, które trzeba po prostu wziąć i nie patrzeć, wsiadać w auto, jechać. Także wstaję, jadę, no i tutaj dojeżdżamy powiedzmy do punktu pierwszego, tak, do klubu. Tam oczywiście rozładunek, zespół się musi rozłożyć. Ja muszę już oczywiście, bo zaczęliśmy już od wyjazdu, a tak naprawdę praca moja się zaczyna na dużo, dużo przed. Więc myślę, że to jest ważne, żeby wspomnieć o tym, że to się wydaje, że to jest sam wyjazd, ale tu mamy jeszcze kwestię programowania całego tego oświetlenia, czyli tych scen, no bo to jest, ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że tym wszystkim kieruje człowiek. Dużo ludzi, jak rozmawiam, to sobie wyobrażają, że to jest po prostu wciśnięcie guzika, że świeć i to sobie świeci. I świeci po prostu, tak, a no niestety to nie jest tak. Ale to już się dzieje na miejscu, tak?
Nie, właśnie te wszystkie rzeczy przed wyjazdem się dzieją, programowanie i tak dalej. Ja troszeczkę teraz zmieniłem nam timeline całej opowieści, bo mi się przypomniało o tym, że, znaczy przypomniało mi się, mamy czasy jakie mamy, więc dawno nigdzie nie wyjeżdżałem. Przypomniało mi się, że warto wspomnieć o tym, że ta cała praca zaczyna się jeszcze na dużo, dużo przed, no bo te wszystkie aspekty pod tytułem właśnie kolory, to co mówiliśmy, wiązki i tak dalej, ja to wszystko muszę zaprogramować. Ja też muszę z klubami ustalić wymagania techniczne, czy to, co tam się znajdzie w tym klubie, urządzenia, bo to jest też ważny aspekt całej tej pracy, że musimy znać też tą technologię, która obecnie obowiązuje, no żeby ustalać w klubach po prostu, co chcemy mieć na miejscu, jakie urządzenia muszą być zapewnione. I dopiero po tym całym procesie tam tworzenia tego wszystkiego, ustalania, dotarliśmy do momentu, gdzie wyjeżdżam. No i już przeskoczymy do tej godziny 15, tak, i dojeżdżamy do klubu, rozpakowujemy wszystko, ja tutaj siadam za konsoletą, muszę wszystko przygotować, czyli te urządzenia trzeba w nich poustawiać pozycje, tak, gdzieś tam poprawiać kolory, jeżeli coś się nie zgadza, bo czasami jest tak, że czerwony w jednym urządzeniu nie odpowiada czerwonemu w drugim urządzeniu i te kolory musimy równać, żeby spełniały gdzieś tam naszą wizję artystyczną. Mhm. No i taka próba trwa z reguły gdzieś tam 2-3 godziny. W międzyczasie podczas próby dojeżdża obiad, tak, także ten obiad sobie zjemy, no i czekamy do samego wykonu, tak. No i wykon tam następuje powiedzmy około godziny tam 20-21. Gramy koncert, tak, po koncercie zwijamy cały sprzęt. Tutaj w moim wypadku jest to sprzęt tylko związany z artystą, nie cały sprzęt oświetleniowy i tak dalej, ponieważ ja jeżdżę jako realizator. Zwijamy ten sprzęt, pakujemy się do busa, z reguły jedziemy do hotelu i powiem szczerze, że tu nadchodzi moment, gdzie już z reguły nikt nie ma siły na nic, więc tutaj żadne nocne eskapady, tak jak wielu sobie myśli, nie mają skutku, tylko po prostu, nie wiem, posiedzimy sobie chwilę tak, tam w gronie pogadamy i po prostu się rozchodzimy po pokojach spać. No i co? Dalej powtóreczka, tak? Budzimy się w hotelu, wsiadamy, jedziemy. No i tak powiedzmy 3 dni z rzędu. No i teraz ten ostatni dzień, ta niedziela powiedzmy, bo z reguły weekend, piątek, sobota, niedziela gramy. Ta niedziela... Po koncercie, no to już zależy, czy jesteśmy blisko domu, czy daleko, no to albo kończymy, idziemy spać i wracamy rano, czyli tak naprawdę do cyklu pracy jeszcze nam wchodzi poniedziałek, który musimy czasami cały dzień wracać, no bo tak jak przy trasach klubowych menadżer jest w stanie ustalić te miasta, no to przy plenerach tutaj już nie ma dyskusji, tak? Jeżeli zgłosił się organizator, promotor, jest ta umowa podpisana, to nieważne, ten przelot może być z Zielonej Góry do Olsztyna, co trwa powiedzmy 8 godzin i pomiędzy dniami, no i to po prostu trzeba zrobić, tak? Mhm. Czyli gdzieś tam przelot nocny, ewentualnie bardzo wczesny wyjazd rano, albo na przykład kończymy daleko od domu, to zostajemy po prostu i w poniedziałek sobie wracamy do domu. Czyli mamy taki cykl 4-dniowy, czasami też 5, no bo zdarzy się, że w piątek też daleko gramy od domu, więc już w czwartek wyjeżdżamy, więc możemy uznać, że 5 dni roboczych robimy, tylko że troszeczkę przesuniętych. No i tak to, mam nadzieję, pokrótce wygląda. Czyli takie po prostu typowe życie w trasie. Typowe życie w trasie, tak, ma to oczywiście swoje i plusy, i minusy. Co byś zaliczył do plusów? A co do minusów? No oprócz tego, że wiadomo, jest to jednak... No nie jest to taki etat 9-17, czyli nie masz tego wolnego wieczoru, żeby wyjść sobie z kimś na piwo, tylko jesteś w tej pracy, no i jesteś i po prostu cię nie ma przez te 5 dni. Wiesz co, plusy myślę, że są takie, że tutaj każdy, kto pracuje w tej branży, jednak to lubi. Czyli jadąc powiedzmy na ten weekend, na tą trasę, nie czujemy się przymuszeni do robienia tego wszystkiego, tylko po to, żeby zarobić pieniądze i mieć na chleb. Tylko po prostu robimy to z przyjemnością, tak? To są na pewno plusy, że jedziemy, robimy coś, co lubimy, gdzieś tam wyrażamy się, każdy tutaj i artyści, muzycy, ale też właśnie realizator oświetlenia czy realizator dźwięku też mają jakieś swoje wizje na to, więc artystycznie też się w jakiś sposób spełniają. I wydaje mi się, że to jest taki największy plus tego wszystkiego, że nikt nas nie zmusza, sami poszliśmy tą drogą i robimy to, co lubimy, tak? No a minusy, no to tym minusem jest to życie prywatne na pewno, bo tu może powstać wiele komplikacji. Komplikacja numer jeden na pewno jest taka, że partnerka musi być bardzo wyrozumiała, bo no to jednak jest, wyjeżdżamy tak naprawdę w sezonie co tydzień
i co tydzień te 5 dni nas nie ma, ale nie ma nas nie na zasadzie, że powiedzmy jesteśmy zmęczeni i nic nie robimy w domu, bo już nam się nie chce po siedzeniu powiedzmy 8 czy 10 godzin w biurze, tylko po prostu nas nie ma, bo nas fizycznie nie ma, tak? Więc tutaj jakby mamy bardzo mało czasu tej relacji. No ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że dziecka jeszcze nie mam, no ale mam kolegów, którzy mają dzieci. Wiem, że to się da pogodzić i da się to zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Aczkolwiek też wiem, że zdarza się, że jest to często też duże powiedzmy obciążenie fizyczne raz, bo powiedzmy ktoś musi czasami w nocy zaginać, tak, no bo nie ma się kto dzieckiem opiekować w poniedziałek, a drugie na pewno gdzieś tam psychiczne, no bo jednak masz w głowie, że może gdzieś tej rodzinie za mało czasu poświęcasz, tak, że jesteś gdzieś dalej powiedzmy od tej rodziny i nie jesteś tak obecny w życiu swoich bliskich, jakbyś chciał, no ale uważam, że to jest wszystko gdzieś tam zbilansowane, tak, no bo ta praca nam też rekompensuje troszeczkę to wszystko na pewno wynagrodzeniem jakimś tam, ale z drugiej strony mamy poświęcenie, więc można to zapiąć w całość. No i też zależy z mojej perspektywy, do jakiego zespołu trafisz. Ja akurat trafiałem, nie wiem, czy to jest łódź szczęścia, czy po prostu nie wiem, jak to nazwać, ale trafiałem zawsze, uważam, że bardzo dobrze do ekip, w których no po prostu wszyscy się czujemy jak w rodzinie, więc jeżeli wypadają naprawdę jakieś sytuacje ekstremalne, no to jest wszystko do dogadania, tak? Czy to wysłać powiedzmy jakiegoś kolegę w zastępstwo, bo naprawdę coś się stało i nie możemy jechać, czy to gdzieś tam ustalenie pod ciebie jakiegoś szybszego powrotu, tak, czy późniejszego wyjazdu, no to to wszystko ja mam ten komfort, że jest do dogadania po prostu, nie? Także myślę, że to zależy na pewno od partnerki i od samego podejścia. Na pewno takie życie prywatne, żeby ono się spięło przy tej pracy, wymaga wielu kompromisów pomiędzy ludźmi. To się da zrobić, aczkolwiek na pewno jest to mocno uciążliwe i mocno obciążające. Także to taki jaki największy minus tego wszystkiego to jest chyba to życie prywatne właśnie, nie? Jak mówisz, że czasami jest sytuacja, że trzeba wysłać kolegę powiedzmy na zastępstwo, bo jest jakaś tam sytuacja awaryjna, to wysyłasz powiedzmy takiego znajomego i co, dajesz mu jakiś tam brief, jak on ma to wszystko wykonać, czy jak przekazujesz swoją pracę? Wiesz co, to wszystko gdzie tak się jakoś utarło, że każdy ma tak jakby z tych realizatorów, którzy gdzieś tam robią zespoły, które są w jakiś tam sposób topowe, grają więcej dla szerszej publiczności, jakoś tak się uciera, że zawsze dochodzisz do momentu, w którym potrzebujesz kogoś do pomocy. Aha. Bo na przykład ja osobiście zacząłem od realizacji gdzieś tam mniejszych zespołów. Później zaciągnął mnie do pomocy Kamil Bożeski, którego serdecznie pozdrawiam. To jest realizator zespołu Poparzeni Kawał 3, który mnie gdzieś tam wyciągnął i mnie wziął, bo potrzebował właśnie, bo miał na tamten okres miał Huntera i Poparzonych. No już też mu się terminy zaczynały gryźć, więc mnie wziął na te zastępstwa, więc ja tak jakby dla niego jeździłem na te zastępstwa. Po czym ja gdzieś tam się rozwijałem, tych sztuk było coraz więcej. Ja trafiłem później do zespołu Strachy na Lachy. No to już z Kamilem się niestety musiałem rozstać, no bo tutaj mi kolidowało to wszystko. No i później gdzieś tam też ja miałem Strachy na Lachy wtedy i taki mniejszy zespół Romantycy Lekkich Obyczajów z Olsztyna. I tutaj mi już też zaczęło kolidować, więc ja się znalazłem w miejscu, gdzie ja potrzebuję kogoś. No i tutaj kolegę Dawida, że tak powiem, znajomego, którym gdzieś tam z zespołem właśnie Romantycy się gdzieś tam przecieraliśmy, a coś tam kiedyś organizował jakieś plenery, dobry chłopak, także stwierdziłem, że czemu nie. No i gdzieś tam jego wciągnąłem do tej branży i on tutaj już mi pomaga do tej pory. I gdzieś tam te zastępstwa robi, no i to tak wszystko idzie, że każdy tego kogoś, wiesz, do pomocy bierze, okay. bierze. I wracając do twojego pytania, to wygląda tak, że tak naprawdę każdy z nas ma jakiegoś takiego swojego zaufanego człowieka, z którym się po prostu dzieli to już właśnie tymi programami, o których mówiliśmy wcześniej.
Czyli, że to, co ja napiszę, powiedzmy, jak, nie wiem, Dawid jedzie zrobić strachy czy łydkę grubasa, tak? Mhm. No to on tak naprawdę dostaje te napisane show, tak to nazwijmy, czyli ten program, który wywołuje, powiedzmy, efekty, tak, czy jakieś sceny, tego typu rzeczy, on to dostaje i on tak naprawdę realizuje tą moją wizję, tak? No i to w ten sposób wygląda, że i po prostu z tym programem jedzie, i te sceny pozapisywane, no bo to jest jak w programie komputerowym, tak? To wszystko, co ja napisywałem, mamy na przykład, nie wiem, scena zwrotka, no to załóżmy zwrotka, nie wiem, niebieskie tło, tak? I do tego jakiś tam wzór, czy jakieś tam latające światła i inne rzeczy, no i później przechodzimy do refrenu, no to załóżmy ten czerwony nam wygasza i coś tam się dzieje innego. No to taki Dawid tutaj dostaje po prostu ten program i on tak jakby go wywołuje, i realizuje tak jakby moją wizję, nie? I to w ten sposób to się właśnie odbywa, nie? Ta osoba na zastępstwo realizuje naszą wizję, no bo tu już na pułapie, gdzie pracujemy z większymi zespołami, to jednak te zespoły chcą mieć pewność, że zawsze wszystko będzie takie samo, tak? No tak. Tak jak oni zawsze grają numer tak samo, tak samo jak już jest wzięty ten realizator, no to on też jest wzięty po to, żeby zespół wiedział, że zawsze będzie tak samo zrobione, to co ustaliliśmy, czyli na przykład mamy jakąś tam solówkę, tak, i te, wiesz, snopy światła się schodzą, tutaj będę mógł ładną przebitkę dać, to pewnie teraz przebijemy sobie, że te snopy światła się schodzą. Zresztą widać to w ostatnim teledysku Łydki Grubasa do utworu Grać Utwory, tam jest właśnie teledysk taki koncertowy i tam właśnie jest to efekciarstwo takie świetlne pokazane mocno. No i zespół też chce, żeby to miało powtarzalność, tak? Oni też wtedy, mam takie wrażenie, że muzycy też wtedy czują komfort, że kurczę, że dobra, gram tą solówkę i faktycznie jest skupiona uwaga na mnie, no bo tutaj ja osobiście uważam, że rola światła w tym wszystkim jest duża. Może dużo osób o tym nawet nie wiedzieć, że gdyby nie ta cała otoczka, to całe światło, to wszystko by było troszeczkę bardziej płaskie, tak? I nie wywoływałoby aż takich emocji, jak robi to na chwilę obecną, nie? No tak, koncert dzisiaj to jest show i no musi nim być, bo taki jest po prostu standard. No dokładnie, no to jest, możemy sobie porównać, powiedzmy, koncerty, jakie się grało, są na nagraniach na YouTubie, gdzieś tam filmy z koncertów, powiedzmy, przed 20-25 lat, gdzie ta technologia nie była tak rozwinięta i ta realizacja cała. Wszystko było oparte na prostym świetle żarowym, gdzie zespoły głównie grały przy świetle statycznym i tam się tak naprawdę za dużo nie działo. A teraz, co się dzieje w tym momencie, no to mamy przeskok ogromny i myślę, że to jest przeskok na plus, jeśli chodzi o cały wydźwięk, no bo już koncert przestał być tylko graniem, przestał być tylko muzyką, ale okazuje się, że koncert to jest po prostu cały show, cały performance i widać, że też ludzie tego oczekują, tak? Oczekują jakości, oczekują tego, że będą mieli oprócz doznań dźwiękowych, będą też doznania wizualne, tak? No i to tak idzie w tym kierunku, nie? Zdarzyło ci się kiedyś, że coś poszło nie tak i musiałeś improwizować, czy nie ma miejsca na takie rzeczy? Ja nie powinienem przyznawać do takich rzeczy, ale niech rzuci kamieniem pierwszy ten, który nikomu się to nie zdarzyło i podejrzewam, że tutaj żaden kamień by nie poleciał, ale sztuką jest wybrnąć z tego tak, jak aktor, tak? Czyli jeżeli się potknie, to nie poddajemy się, idziemy dalej z improwizacją. Udaje, że to był część planu. Tak, udaje, że to był część planu. Co ciekawe, muzycy często, mimo to, że oni tak jakby nie są bezpośrednio odbiorcami tego całego show światła, to często zwracają uwagę na pewne aspekty, pewne elementy, które się powtarzają, czy gdzieś coś tam błyśnie zawsze w danym momencie danego kawałka. I powiem ci szczerze, że jak się już przyzwyczają, to są strasznie wyczuleni, strasznie. I później wchodzisz do takiej garderoby i jest pytanie, a co tam się stało? Już wiesz, nie ukryjesz tego, ale ważne, żeby wiesz, widz nie odczuł, tak, że było coś tam właśnie, nie myślę tak, bardziej, nie? W kontekście samego zespołu, że tutaj dostają jakiegoś flasha i ej, co to było? No to takie, tak rzeczy, takie rzeczy się zdarzają właśnie i a sam też miałem parę takich sytuacji, że było pytanie, a co tam się wydarzyło, nie? No ale to z reguły tam śmiechem, żartem, no bo wiadomo, że to każdy się może potknąć, tak, czy właśnie muzyk, czy czasami akustykowi też gdzieś coś sprzęgnie, no zdarza się, no trudno, jesteśmy wszyscy ludźmi, pracujemy, tak robimy, ale to jest dowód na to, że to wszystko, co robimy, to nie jest auto, to nie jest, wiesz, komputer, to nie jest
Znaczy, to jest komputer, ale komputer sterowany przez człowieka, tak, który to wywołuje. Tak, oczywiście. A tak jeszcze mówiłeś, wspomnieliśmy o tych plusach, minusach, to wspomniałeś o wynagrodzeniu. Ja wiem, że to jest śliski temat, finanse, to nie, nieważne, z kim rozmawiam. A jeszcze w obecnych czasach to jest bardzo śliski temat, biorąc pod uwagę, co się działo w komentarzach po ogłoszeniu listy beneficjentów tak. pewnego tutaj, pewnej dotacji, tak to nazwijmy, czy zapomogi. Mhm. Wiesz co? Wynagrodzenie jest adekwatne do pracy. Tak to nazwę. Do wszystkich strat i benefitów. Tak, do wszystkich strat, benefitów. Wiesz co, tu wydaje mi się, że niechęć mówienia o kwotach może wynikać z tego, że ludzie, czyli ci odbiorcy, powiedzmy, tak, którzy gdzieś tam, oczywiście nikogo nie obrażając, bo tam żadna praca nie hańbi, każdy ma gdzieś tam swoje poziomy, pułapy, w których się czuje komfortowo, powiedzmy, pieniężnych, tak. Czasami są ludzie, którzy na przykład nie mogą zarabiać więcej, no bo coś, tak, no bo jakaś sytuacja życiowa i tak czy siak już poświęcają 100% siebie, żeby te pieniądze mieć. I powiem ci szczerze, że ludzie niechętnie o tym mówią i podają kwoty, z tego względu, że wydaje mi się, że odbiorca często nie zdaje sobie sprawy z kosztów. Mhm. A to nam się bilansuje. No bo co z tego, że ja ci rzucę kwotę, powiedzmy, ile dostaję za koncert, tak? Mhm. To nic nie zmienia. To może być dla kogoś kwota abstrakcyjna, dla kogoś normalna, ale ludzie tego nie robią, ponieważ ja bym teraz musiał wziąć kartkę i ci rozpisać, co się na tą kwotę składa, tak? I tu się okazuje, że niestety zawód realizator oświetlenia nie jest w żaden sposób jakoś tak uregulowany prawnie. Mhm. To tak jak zawód muzyk, tak? To jest zawód freelancer po prostu i to jest nieważne, czy to jest freelancer od grafiki, czy od oświetlenia, to jest dalej freelancer i problem jest tego typu, że my wszyscy jesteśmy na działalnościach praktycznie. Mhm. Może tam część na jakieś umowy zlecenia się czasami rozlicza gdzieś, gdzie faktycznie robi to raz na ruski rok, czyli nie jest takim aktywnym realizatorem, mhm. ale większość mamy swoje działalności gospodarcze i niestety tu, jak ja bym ci miał mówić o moim dochodzie, to musielibyśmy policzyć właśnie, inaczej. Ja mówiąc ci kwotę, mhm. to by była kwota przychodu. A niestety dużo ludzi nie rozróżnia przychodu od dochodu, gdzie nam wchodzą jeszcze, wiesz, ZUS-y, podatki, no tak. koszty paliwa, nawet tu się zaśmieję trochę, ale głupie koszty kawy, tak? Mhm. Umówmy się, jedziemy gdzieś 6 godzin, no to staję na jakiejś stacji X i biorę sobie kawę, a wszyscy wiemy, że tam kawa kosztuje dychę, tak? Tak. Więc jestem w tej trasie dni 5, tych kaw wypiję sobie, kurczę, 10, tak? Powiedzmy 2 dziennie i już nam się robi stówa. Doliczmy do tego jeszcze, nie masz czasu zjeść, no to jakąś przekąskę sobie kupisz i tak dalej. To się okazuje, że ten przychód... Złoty na wyżywienie. Dokładnie, że ten przychód jest nieadekwatny do dochodu, nie? Że on nie oddaje w pełni tego, ile zarabiam. Nie? Dlatego myślę, że ludzie niechętnie o tym mówią i ja też nie będę o tym mówił. Znaczy, mówię o tym, ale nie będę mówił kwot, nie będę ich po prostu podawał, no bo to się mija z celem kompletnie, tak? Rozumiem. Wiem, że to jest zawsze najciekawszy temat, żeby pokazać najlepiej swoje, wiesz, całe zestawienie kosztów, przychodów. Nie wiem, o co chodzi. Ja jestem z tego typu ludzi, gdzie nie zaglądam ludziom do kieszeni i szczerze powiedziawszy, nie interesuje mnie, kto ile zarabia. I nie rozumiem tego zaciekawienia. Tak naprawdę nie wiem, czy to jest porównywanie się, czy mam lepiej, gorzej, czy o co tu chodzi, ale zawsze wychodzi tak, że jeżeli ktoś powie, że więcej zarabiasz od niego, to zaczyna mieć pretensje do ciebie, nie? Aha. Więc zostawiam to, wiesz, tutaj w takiej formie, myślę, bezpiecznie i dyplomatycznie to pytanie, że po prostu jest adekwatna, jest to kwota, z której na pewno da się wyżyć i jest to kwota, która potrafi być zadowalająca, no ale na pewno nie jest to zawód, który jest najbardziej opłacalnym zawodem na świecie, tak? Mhm. Więc może tak to ujmę. Jesteśmy gdzieś w środku stawki pomiędzy gdzieś tam minimalną krajową, a naprawdę ludźmi, którzy gdzieś tam zarabiają duże pieniądze, nie? Myślę, że jest cenne to, co powiedziałeś o tym, że trzeba sobie rozpisać faktycznie, jakie są koszty związane z realizacją tej pracy i na podstawie tego się też wycenia swoją robociznę. No, dokładnie tak. No to jest, każdy z nas tutaj realizator jest firmą. Mhm. No to oprócz tego, że gdzieś tam wspomniałem, że okej, ale mówiłem, że jesteśmy artystami, artysta, wiesz, pieniędzy nie liczy, tylko wizja i tak dalej. To nie jest tak, bo... No już nie teraz, nie tylko. No właśnie. Może komuś się marzy klitka ze szczurami. No chyba, że tak, tu nawet, wiesz, nie chodzi o to,
żeby porównywać standardy życia czyjeś, tak? Tylko tu bardziej chodzi o to, że tak jak mówiłaś, musimy porównać te faktyczne koszty, żeby sobie obliczyć dochód, więc pytanie, ile zarabiam, to jest pytanie o dochód tak naprawdę, a nie przychód. A dużo ludzi popełnia ten błąd, że po prostu mówi, ile na przykład dostaje za koncert, nie uwzględniając czegoś tam, no i z tego wynikają później, wiesz, że jedziesz sobie jeden dzień, pracujesz i dostajesz X, nie? I wielkie, wielkie oburzenie. Tak. A później, wiesz, nikt nie dolicza się tego, ile to faktycznie kosztowało i tak naprawdę to wynagrodzenie, umówmy sobie, że tak powiem się na to też, że musi pokrywać nam gdzieś tam straty w życiu rodzinnym. Mhm. No bo kurczę, no skoro nie mam tyle czasu w domu, no to przynajmniej ten raz w roku czy dwa razy w roku chciałbym sobie pozwolić na dłuższe wakacje z rodziną, tak? Oczywiście. Żeby odbić ten czas, tak? Jakbyśmy przeliczyli tą kwotę na godzinę. No bo już sobie omówiliśmy, jak ten dzień realizatora wygląda, czyli przyjmijmy, że zaczynamy pracę od momentu wyjazdu. O, dobra, teraz się odezwał głosy pod tytułem, że ale ja też dojeżdżam do pracy i mam być na ósmą, nikt mi za to nie płaci. Okej, okay, no tylko ale to się że... o czwartej nad ranem, no nie? Właśnie o to chodzi, że oddzielajmy ten dojazd do pracy, no nawet jakbyśmy go doliczyli komuś na godzinówkę, myślę, że by nam podobne wyszły z gdzieś tam przeciętnym wynagrodzeniem w Polsce, no bo umówmy się, wyjeżdżamy powiedzmy ten czwartek, tak, nazwijmy to czwartek o 12, żeby mi łatwiej było liczyć po prostu, nie? Tak. Później mamy piątek, sobota, niedziela, to mamy już 3,5 doby, wracamy pół poniedziałku, to mamy 4 doby, tak? Mhm. Jak możemy sobie szybko policzyć, żebym teraz gafy nie walnął, nie? 24 razy, to 4. Jest, razy 4 to będzie 48, 96 godzin. 96 godzin. No, czyli jeszcze matematyka działa u mnie. 96 godzin i razy 4 weekendy w miesiącu, no to się okazuje, że robimy, proszę Ciebie, 400 godzin, tak, bez godzin 16, czyli 384 godziny robimy w miesiącu, czyli wyrabiamy 2 etaty. Tak. No i teraz ja bym podał tą kwotę, ktoś by się oburzył, ale faktycznie może jakby przemnożył tą swoją kwotę razy 2, bo by pracował 2 razy więcej i robił 2 etaty, no to by się okazało, że zarabiamy po prostu tyle samo, tak? Tak. Więc to dlatego to jest śliski temat, bo ludzie po prostu nie chcą się doliczać, tak? Ale wiesz, to, widzisz stałą kwotę i to jest strasznie denerwujące i właśnie to pokazało nam, że tak jest, że ludzie nie chcą liczyć, tylko wiesz, widzą ślepo jedną liczbę po tym po prostu tych dotacjach, tak, które były, które wielkie oburzenie wywołały w narodzie, no ale to nie do końca było tak, nie? No i mam nadzieję, że chociaż jedna czy dwie osoby, które wiesz, krzyczały wtedy po obejrzeniu po prostu tego materiału, stwierdzą, że kurczę, może jednak zanim krzyknąłem, to mogłem się zastanowić, tak? I to wszystko przeliczyć. No tak, nie ma po prostu świadomości. Dokładnie, nie ma świadomości i miejmy nadzieję, że uda się ją jakoś zbudować właśnie takimi tutaj małymi kroczkami na zasadzie wywiady. Zapraszam też Państwa na niewidzialnych, tu od razu wspomnę, bo też tutaj zaangażowany jestem w inicjatywę. Tam będziemy też próbowali budować tą taką świadomość, no bo myślę, że to jest, dobrze powiedziałeś, że nie ma świadomości i nie tyczy się to tylko realizatorów oświetlenia, ale też się tyczy ogólnie tej takiej branży, wiesz, estradowej, nie? Tak. No bo ja tu jestem odrębnym elementem. Tak naprawdę moglibyśmy opowiadać godzinami o kolejnych gdzieś tam odrębnych szczeblach, czyli firmach, które mają sprzęt, tak, i ten sprzęt wożą i zapewniają, o właśnie realizatorach też innych pod tytułem dźwięk. Myślę, że każdy z nich będzie miał też troszeczkę inaczej swoją historię, bo ta praca też troszeczkę inaczej będzie wyglądała, już nie, powiedzmy nie w dniu koncertu, ale gdzieś tam przed koncertem, więc jest wiele składowych, które po prostu wchodzi w skład branży scenotechnicznej, tak? No ja jestem jednym małym elementem tak naprawdę tego wszystkiego. No dobra. To była łydka grubasa, strachy na lachy, poparzenie kawał 3. Hunter był. Hunter. Jakie jeszcze były zespoły i jakiego sprzętu w ogóle używałeś? Na jakim pracujesz? Wiesz co? To jest pytanie bardzo szerokie i to jest pytanie, na które bym musiał przeprowadzić tu krótki kurs. Okej. Tak naprawdę godzinny czy dwugodzinny a propos tego, czym dysponujemy.
Więc pytanie o sprzęt. Może ja się skupię na tym, nie będę wchodził w oświetlenie, no bo tutaj tak naprawdę chyba oddzielny odcinek byście musieli zrobić a propos tego, co się składa na właśnie oświetlenie, gdzie mamy tutaj w studiu, chyba nie widać tego w kamerze, panie operatorze, nie widać, szkoda, że nie widać teraz, ale tutaj mamy w studiu właśnie, tak jak ty widzisz, gdzieś tam urządzenia typu par, tak, LED-owy, parżarowy, tutaj mamy jakiś bar, tak, LED-owy, na estradzie mamy urządzenia typu wash, spot, beam, tak, jakieś tam retro urządzenia, więc to jest, kurczę, jest masa tego, żebym, nie jestem w stanie ci, wiesz, wprost odpowiedzieć, jakiego sprzętu używam. Mogę ci za to odpowiedzieć, jakiego używam oprogramowania. Okej. Bo topowe oprogramowania w Polsce do sterowania oświetleniem mamy dwa tak naprawdę. O, zaraz już wiem, tutaj będę dostawał wiadomości, że o tym zapomniałeś, o tym, ale wcale nie zapomniałem. Dwa topowe mamy, które są głównie używane przez realizatorów i te systemy się nazywają, to jest system Grand MA, jeden, a drugi to jest system Magic Q od firmy Camsys. Chyba firmę w sumie mogę powiedzieć, bo Grand MA to też jest MA Lightning, więc to żadne tajemnice są. I żaden product placement. Bo podejrzewam, że mało komu coś to powie. No ale mamy... Tego nie wiemy, ale może się zdarzyć, tak? Że ktoś to... Albo się zainteresuje, sobie sprawdzi, jak to wygląda. To też zapraszam. Można sobie w internecie sprawdzić, jak te pulpity wyglądają, kurczę, w formie takiej komputerowej. To też odzwierciedla dla ciekawych. Może to będzie... to będzie fajne, żeby zobaczyć sobie, ile tam jest przycisków, suwaczków i w ogóle, wiesz, opcje, żeby to wszystko robić. Podrzucimy link w opisie. Tak, także ja pracowałem najpierw na systemie Magic Q, a później przyszedłem na system Grand MA, więc myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że w jakimś stopniu znam oba te systemy. W chwili obecnej pracuję głównie na Grand MA, bo jest to taki system, którego używa się tak naprawdę, chyba jest najbardziej powszechny. To jest taki top 1, w sumie rzekłbym, że na świecie, no bo to wszystko jest w telewizji, stoją konsolety właśnie tej firmy, czy często w jakichś tam większych teatrach, czy firmy też rentalowe kupują, ponieważ realizatorzy głównie tego używają, więc żeby spełnić wymagania, to też wszyscy na tym pracują. No i tak się utarło, że to jest taki główny system, więc ja zacząłem od tego Magic Q Camsysa. Zacząłem dlatego, bo jako taki poważny system pierwszy został mi pokazany właśnie, co ciekawe, został mi pokazany przez poprzedniego świetlika strachów. Także to był też mój jakiś tam mentor na początku, którego też tutaj serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. I dziękuję za poświęcony czas tak naprawdę z jego strony, no bo też mi dużo pokazał, no i on mi pokazał ten system, no i tak się utarło, że jak on mi go pokazał, to szedłem z nim. No i doszedłem do pewnego etapu, no gdzie żeby iść dalej po prostu, no trzeba jednak było się tego topowego systemu nauczyć, także nauczyłem się też tutaj tych konsolet Grand MA i pracuję na obu systemach. Co ważne, nauczyć się nie znaczy znać w 100%. To jest tu ważne. Tak jak wspomniałem na początku rozmowy, w tym zawodzie cały czas, tak naprawdę cały czas się uczymy i to samo dotyczy software'u. To jest dosłownie tak jak, wiesz, każdy inny program komputerowy, czyli nie ma tutaj, myślę, że no dobra, może producent oprogramowania będzie znał wszystkie opcje, ale myślę, że nie ma realizatora, który naprawdę zna wszystkie opcje, bo tych opcji jest tyle, że po prostu nie sposób wszystkich znać i też możliwości kombinacji i tak dalej jest tyle, że oba systemy pozwalają nam na kreowanie swojego stylu pracy i robienie po prostu swoich takich swoich, o Jezu, jak to ładnie nazwać teraz? Na robienie swoich po prostu takich podprogramików, o, tak to nazwę, nie? Okay. Że mamy ten program, ale możemy sobie sami tam jakieś funkcje tworzyć, tak zwane makro, czyli skróty, gdzie każdy realizator ma jakieś swoje patenty, jakieś swoje skróty i tak naprawdę tych możliwości jest niezliczona ilość, tak, więc zawsze ktoś od kogoś się może nauczyć. Dlatego też, tak jak mówiłem, ważne w tej pracy jest to, żeby rozmawiać, zawierać kontakty.
i po prostu się polubić też z innymi, którzy pracują w tej branży, żeby móc się naturalnie też, oprócz tego, że fajnie spędzać czas, to żeby wymieniać wiedzą, tak, i być w tym wszystkim. A co byś poradził osobom, które właśnie chcą się tym zajmować, interesuje ich ten temat, ale no nie ma oficjalnej edukacji w Polsce, tak? Mówiłeś tylko o firmach, które mają kursy w tym temacie i żeby właśnie zawierać kontakty, ale jak zacząć tak, będąc zupełnie w punkcie zero? Wiesz co, są różne drogi, jak to zrobić. Ja uważam, że w sumie jest tylko jedna słuszna. O, poleciało egoistycznie trochę. Ja uważam, jest jedna słuszna i koniec. Ale nie, tak naprawdę, wiesz co, trzeba zacząć od podstaw samej scenotechniki. Takie jest moje zdanie, że trzeba zacząć tutaj gdzieś popatrzeć, może w okolicy mamy firmy, które stawiają sprzęt na jakichś imprezach, tak, żeby zacząć od bycia technikiem scenicznym, takim do przyuczenia tak naprawdę, bo technik sceniczny to w ogóle też ludzie są, których mega szanuję i są naprawdę, się może wydawać, że wszyscy gdzieś tam realizatorzy wyszli od technika scenicznego i technik sceniczny to jest taki początkowy zawód tak naprawdę. Nie, bo się okazuje, że są też ludzie, którzy są zawodowymi technikami, którzy są naprawdę bardzo dobrze opłacani, bo robią świetną robotę, na wszystkim się znają, wszystko potrafią naprawić, wszystko ogarnąć. Więc taka osoba powinna zacząć od właśnie takiego, nazwijmy to juniora technika, czyli tak naprawdę po prostu kogoś, kto będzie głównie nosił, podawał, uczył się, czerpał tą wiedzę. I myślę, że to jest taki pierwszy krok. No ale to też nie do końca takie przynieść, podaj, pozamiataj, bo trzeba mieć w tym wszystkim poczucie, że dlatego jestem przynieść, podaj, pozamiataj, bo nie mam wiedzy, tak? No i nikt nie da nikomu takiemu odpowiedzialnego zadania, powiedzmy połączenia gdzieś tam linii pomiędzy światłami, czy gdzieś tam rozplanowania, jak ma prąd leżeć i tak dalej, jeżeli ktoś się nie zna po prostu, tak? Więc to jest gdzieś tam ten pierwszy etap, przynieść, podaj, pozamiataj, gdzie myślę, że nauczymy się tego wszystkiego, tych wszystkich wstępnych takich pojęć, które po prostu musimy znać, żeby iść dalej. I to jest najlepsza nauka w praktyce po prostu, tak? No bo możemy to zastąpić tym, że powiedzmy nauczymy się tego, gdzieś sobie wygooglujemy, tak, po prostu te wszystkie wyrażenia, nauczymy się tego na pamięć, później się nauczymy, pościągamy sobie jakieś tutoriale, są w internecie tutoriali do tych wszystkich oprogramowań, do sterowania światłem, że to wszystko sobie, wiesz, wbijemy sobie na blachę, tylko co z tego, jeżeli nie będziemy mieli praktyki, tak? Jeżeli nie będziemy wiedzieli, jak to faktycznie wygląda, a myślę, że takie pierwszy etap, jeśli chodzi właśnie o taką osobę, to da nam możliwość poznania tego, pomacania, zobaczenia, jak inni też pracują. Ci lepsi, ci, którzy mają wiedzę, da nam szansę po prostu tego wszystkiego pomacania, no i później idziemy do przodu, tak? Jeżeli już nam się to spodoba, widzimy, znajdziemy na przykład w takiej realizacji swoje miejsce, bo tam mamy naprawdę dużo ludzi, którzy to robią, bo to są właśnie, tak jak wspomniałem, technicy, to są realizatorzy, to są riggerzy, tak, czyli osoby, które pracują na wysokościach, zawieszają te wszystkie kraty i tak dalej przy dużych gdzieś tam produkcjach. To są, wiesz, operatorzy follow spotów, którzy też są często niedoceniani, a też, żeby dobrze to gdzieś tam światło prowadzić i tak dalej, to też trzeba mieć wiedzę, jak to po prostu robić. To są, kurczę, reżyserzy, tak, którzy są gdzieś tam z tyłu, nie mają fizycznej pracy, ale tego wszystkiego pilnują, producenci, także taka osoba będzie w stanie zobaczyć, jakie stanowiska są na takiej po prostu gdzieś tam imprezie, czy wydarzeniu, czy ogólnie produkcji. No i znaleźć gdzieś tam swoje miejsce i po prostu do tego dążyć, tak? No widzieć, kto co robi, iść w danym kierunku. No jeżeli chcemy iść w tym kierunku światła, no to ja się proponuję przykleić do jakiegoś technika oświetlenia, który jest na realizacji i po prostu od niego podpatrywać, później zagadywać do jakiegoś realizatora, tylko nie robić tego nachalnie, bo to też denerwuje. Ale jeżeli, myślę, człowiek tu się wykaże jakimś takim ludzkim podejściem, zaangażowaniem, to zostanie po prostu przez te osoby dostrzeżony i po prostu będą mu dawane coraz to bardziej odpowiedzialne, coraz to bardziej, tak się mówi? Tak. Tak, to dobrze. Coraz to bardziej odpowiedzialne zadania. No i gdzieś tam kroczek po kroczku, tak, rozwijając się też wtedy w domu, też douczając się, interesując się technologią, patrząc, co robią inni, nawet oglądając filmy na YouTubie, bo jest tam parę kanałów zagranicznych, w Polsce nie ma w sumie żadnego oświetlenia. Może pora założyć.
Może to jest nisza. Może to jest nisza. Której mógłby się tak, wybić. Wybić, dokładnie. Pooglądać sobie, jak to wygląda. Jest dużo gdzieś tam wywiadów z produkcji różnych, więc to jest, tak jak mówiłem na początku, gdzieś to samodyscyplina w tym wszystkim, zaparcie i dążenie do celu. No i też świadomość tego, że pierwszy, powiedzmy, rok czy dwa lata przepracujemy za darmo praktycznie. No bo to... No, to tak jak jest w każdej firmie, tak? Im bardziej odpowiedzialne zadania, tym większe pieniądze. Mhm. I myślę, że tu jest tak samo i musimy się przygotować na to, że musimy się odzwyczaić, znaczy odzwyczaić. Musimy być świadomi, czego często ludzie nie są świadomi, że jeżeli idą do nowej pracy, to nie będą od razu zarabiali kokosów, tak? Trzeba się postarać, zrobić staż, gdzieś tam mieć doświadczenie, wykazać się czymś i wtedy gdzieś tam po tych szczeblach kariery się wspinać. I myślę, oprócz takiego zainteresowania tą całą scenotechniką i tym wejście w taki, wiesz, pierwszy światek a propos gdzieś tam zatrudnienia się przy realizacjach na zasadzie przynieś, podaj, pozamiataj, myślę, że ważne też jest, żeby być po prostu, kurde, fajnym, normalnym człowiekiem. Mhm. Takim, który nie będzie od siebie odstraszał na zasadzie nachalnością, czy wiesz, zarozumiałością, bo coś poczytał i on będzie, wiesz, mówił, jaki to nie jest, czego on to nie wie. Ja uważam, że jak to pyta, nie błądzi. Ja sam często gdzieś jeżdżę, zdarzy mi się czegoś zapomnieć, czegoś nie wiedzieć. Nie mam wstydu, żeby podejść do kogokolwiek i się po prostu zapytać, nie? I to jest klucz. Czerpać wiedzę też od tych, którzy wiemy, że mają większe doświadczenie. Aha. I zdawać sobie z tego sprawę, że nie jesteśmy tam nie wiadomo jacy, wiesz, super ekstra, jeżeli się czegoś tam już nauczyliśmy, nie? Tylko idziemy do przodu, wszystkich traktujemy na równi. Ja też mogę powiedzieć od siebie, że ja osobiście, jak jestem na realizacjach, to no dla mnie każdy człowiek jest na równi tam, tak? I myślę, że wielu moich kolegów, którzy gdzieś tam też się wybiło bardziej i są bardziej znani w tym świecie, też mają to samo podejście, że tu u nas nie ma nikogo na zasadzie takiego, że o, dobra, ty tylko nosisz z busa na scenę, to jesteś tam, wiesz, pomiataczem. Nie. Nie ma czegoś takiego. Tu trzeba być na równi, traktować się na równi i myślę, że to jest właśnie ten drugi element, element ludzki po prostu, nie? Mhm. Czyli samozaparcie, tak? Konsekwencja dążenia do celu, bycie ludzkim, jak to ująłeś, też taka pokora, nie? No pokora do tego wszystkiego, tak. Także no. nie pozjadałem wszystkich rozumów. Bo już widziałem gwiazdę, czy pracowałem z gwiazdą i tak dalej, to już, aha, wiesz, żeby to też było wszystko takie na chłodno. No i myślę, że to takie najważniejsze są aspekty, tak? No i tak jak mówię, no ten pierwszy krok proponuję poszukać w swojej okolicy firmy, która, to się nazywa popularnie firma rentalowa, aha, tak? Poszukać takiej firmy rentalowej, czy nie wiem, może pomocy będą potrzebowali w jakimś ośrodku kultury, też się czasami zdarzają takie stanowiska i po prostu tam zacząć. No już jak później tam zaczniemy te takie zadania, które są najprostsze, to już z czasem będziemy widzieli, czego nam potrzeba. No czyli gdzieś tam dochodzimy do momentu, gdzie nam są potrzebne tam na przykład uprawnienia elektryczne, tak? Mhm. Ale uprawnienia elektryczne też robimy kursem, tak zwane SEPy i to możemy sobie zrobić później w międzyczasie, jak już stwierdzimy, no bo to kosztuje pieniądze oczywiście, mhm, więc to możemy sobie zrobić już w międzyczasie, kiedy już stwierdzimy, że to nam się podoba po prostu i chcemy to robić, tak? No to wtedy inwestujemy w siebie, tak? Mhm. Na tej zasadzie. Czasami firmy rentalowe same proponują, że wysyłają takich lepszych pracowników sami na kurs, żeby mieli wszystkie papiery i żeby wszystko się zgadzało. Mhm. Czyli też gotowość do dalszej edukacji, no i to, co omawialiśmy wcześniej, czyli ta świadomość, że nie pracujesz od 9 do 17, wyjeżdżasz z domu na 5 poświęcenie. Dni i cię nie ma. Tak, i cię nie ma. I nie ma wymówek, tak? Mhm. Tutaj jest właśnie kolejną rzeczą jest to, że tu naprawdę nie ma wymówek. Dlatego każdy z nas gdzieś tam sobie szuka tej osoby też do pomocy, na zastępstwa, która wcale to nie znaczy, że ta osoba jest gorsza czy coś. Mhm. Tylko to jest osoba nam tak naprawdę niezbędna, bez której byśmy nie mogli normalnie pracować, no bo słuchaj, prosta sytuacja. Budzisz się w piątek o godzinie 4:00 i się okazuje, że masz gorączkę 39. No tak. Jeżeli nie masz nikogo na zastępstwo w dniu imprezy, to nie ma zmiłuj, nie? Tak. Wsiadasz w busa, jedziesz, dlatego ta osoba, takie wsparcie jest mega potrzebne przy tym rozwoju, no ale to tak jak mówię, to jest późniejszy etap. Jedną rzecz chciałbym naprostować, co powiedzieliśmy, bo powiedzieliśmy, że nie ma edukacji w tym kierunku. Jest, ale nie do końca.
Bo jest taki zawód, można uzyskać taki tytuł jak mistrz oświetlenia. Aczkolwiek ja się gdzieś tam na początku swojej kariery też szukałem, już jak wiedziałem, że chcę to robić, to szukałem, że może, kurczę, fajnie by było gdzieś, wiesz, pójść, doedukować się na takiej zasadzie właśnie studiów, może jakiś papier można zrobić, więc szukałem tego. Tak. Tylko że z tego, co wyczytałem, no niestety nie jest to coś, co przygotowywuje do zawodu realizatora oświetlenia takiego scenicznego, właśnie podzespołu i tak dalej. Bo tam jest dużo kwestii filmowych, które też są ważne, no ale tutaj mamy głównie skupianie się właśnie na filmie, na teatrze, na, wiesz, dużo jest teorii, tam też czytałem, że właśnie ważne rzeczy, no ale to są rzeczy, które też możemy się nauczyć sami. Tak, typu gdzieś tam temperatura barwowa, tak, gdzieś tam długość wiązek, tam, wiesz, jakieś szerokości, optyka, tam też wchodzi to wszystko w skład. Są to rzeczy, których się możemy sami nauczyć, no ale wiem, że te studia to proponują też, ten kierunek, no ale on nas nie przygotowywuje właśnie, nie nauczy nas korzystania, wiesz, z oprogramowania aktualnego do realizacji live, nie nauczy nas, powiedzmy, kontroli nad tymi wszystkimi urządzeniami, które teraz są najnowszymi. To jest niestety coś, co nawet po takich studiach musimy robić sami. Więc to już jest wolny wybór, tak? Jeżeli ktoś ma potrzebę uzyskania tytułu, powiedzmy, gdzieś tam zrobienia tych studiów, jest to jak najbardziej możliwe. Aczkolwiek ja nie robiłem, jakoś żyję, ale też nie zniechęcam nikogo, bo wiesz, podejrzewam, że też pójście na tego typu studia w takim kierunku miałoby swój urok, chociażby właśnie życie studenckie, tak. Zapewne na takich studiach też spotyka się fajnych aktorów, bo tam pewnie robią jakieś, wiesz, seminaria, tego typu rzeczy, gdzieś tam pogadanki, więc myślę, że tam też bardzo dużo wiedzy można wyciągnąć z czegoś takiego. Ale nie tego. Sam tego nie testowałem, nie próbowałem, więc to tylko w formie ciekawostki, że coś takiego istnieje, nie? Jeszcze chciałam poruszyć taki temat, bo tak wspominasz koledzy, a koleżanki? Jak jest z kobietami w tej branży? Są. W bardzo nielicznym gronie, ale są. Powiem ci szczerze, że kurczę, w 8 lat poznałem 3 dziewczyny. Przez 8 lat. Przez 8 lat poznałem 3 dziewczyny pracujące w tym zawodzie, z czego 2 panie to są panie realizatorki. Tak. Już nawet ciężko mi odmieniać, bo tak rzadko się spotyka to, ale tak, bez dyskryminacji. No to realizatorka oświetlenia. Tak, realizatorki oświetlenia 2 i jedna pani to technik sceniczny. Aha. Pani. Bardzo, że tak powiem, kurczę, no tam no wszystko się zgadzało. Nawet bym powiedział, że szkoda, że tych kobiet jest tak mało w tym światku oświetleniowym, bo jednak, jak wszyscy wiemy, kobiety są bardziej delikatne, takie mają taki bardziej zmysł, taki, wiesz, może nawet większe poczucie estetyki. I myślę, że to mogłoby się fajnie przełożyć na później jakieś tam efekty, tak? No ale to ja osobiście poznałem. To tak jak mówię, ja jestem związany z tutaj, wiesz, zespoły, trasa, plenery, kluby. Podejrzewam, że gdzieś tam w telewizji i tak dalej tych kobiet jest więcej, aczkolwiek ja znam 3 tylko. Rozumiem. Które pracują w tym fachu. Okej, okay. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś powiedzieć? Jeszcze jakieś rady może udzielić tym początkującym? Nie róbcie tego. Nie warto. Jak to śpiewa tutaj właśnie pan Krzysztof Grabowski, którego też pozdrawiam. Nie warto, nie liczyć. Nie, no, śmieję się, ale kurczę, trzeba się liczyć z tym, że jest to zawód niedoceniany. Ja nie będę do siebie robił ofiary, mi to tam pasuje, ja nie potrzebuję być, wiesz, błyszczeć i tak dalej. Chociaż fajnie jest, mamy taki patent Zbytką Grubasa, że na koniec, jak zespół się przedstawia, to też później przedstawia swoich realizatorów, tak, i tam wszystkich, i mamy taki moment właśnie z kolegą Łukaszem, realizatorem dźwięku od Łydki, że puszczam wiązki światła na nas, na, wiesz, i tam, wiesz, machanie jak papież, nie? Macie swoje 5 minut. Mamy swoje, nazwałbym to 5 sekund bardziej, zawsze, nie? Ale zawsze. Jest to zawsze takie, że wiesz, że można puścić buraka, się zaśmiać, taki aspekt, wiesz, poczuć się jak gwiazda. Nie no, jest to na pewno przyjemne, ale jest to na pewno niedoceniany zawód i niestety jest to zawód, który
Jakby to nazwać? No ludzie po prostu no nie zdają sobie sprawy z tego, z czym on się wiąże, jak wygląda. O, z brakiem świadomości, nie? To jest zawód, który się łączy z brakiem świadomości odbiorcy. I tyle, nie? No i więc nie jesteśmy jacyś tam, jesteśmy jakoś tam strasznie niedoceniani, bo nikt nas nie zna. No po to też powstała między innymi inicjatywa Niewidzialni, dokładnie, prawda? Tak. Po to żeby powstała inicjatywa, ludzi. Żeby tych ludzi uświadamiać. Tam robimy już parę takich grubszych projektów, więc zapraszam w sumie wszystkich też do, na profil na Facebooku Niewidzialnych, żebyście tam śledzili, co się dzieje, bo będą się pojawiały niedługo większe rzeczy. Pracujemy tu zdradzę też nad takim filmem większym troszeczkę właśnie a propos tej całej scenotechniki, ale tak troszeczkę bardziej od środka ludzko. Więc nie suche fakty tylko dla branżowiczów o sprzęcie, ale też bardziej o ludziach opowieść, więc to na pewno w tym roku, ale kiedy to jeszcze zobaczymy, no bo pandemia jednak troszeczkę wszystkim tutaj krzyżuje plany, a mimo, że Niewidzialni powstali podczas pandemii, to my nie chcemy skupiać się na tych aspektach pandemicznych, tylko jest to inicjatywa długa, która ma trwać po prostu i ma się w niej dziać, nie? Więc, a wracając jeszcze do rad, no tyle, no trzeba być po prostu, wierzyć w to, co robisz, nie? Po prostu wierzyć w to, poznawać ludzi, dużo się uśmiechać, dużo, wiesz, żartować i tak dalej, nie przejmować się. I tyle, robić swoje, iść do przodu. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Myślę, że dużo cennych informacji tutaj widzowie wyniosą. Mam nadzieję, że jakoś tam poskładacie to tak, że miał ręce i nogi. To jest już robota dla Grzesia. Dobra, robota. A mogę ja to zrobić? Mogę skończyć? Proszę bardzo. Tak? Dobrze, to ja dziękuję Państwu za wywiad ze mną. Tutaj świetna pani prowadząca poprowadziła to bardzo ładnie. Było mi bardzo miło gościć w Waszym studiu, w ogóle piękne miejsce. I też jeżeli jesteś aktorem, jesteś realizatorem, chciałbyś się wypowiedzieć, coś więcej powiedzieć, myślę, że tutaj bliżej sceny będą chętni na wszelkie współprace. A Państwu dziękujemy. Oczywiście zapraszamy do subskrypcji, dzwoneczek, zostawiajcie komentarze, dawajcie lajki, żeby się sypały i w ogóle fantastycznie i fantastyczni ludzie, oglądajcie kanału Go On Stage, bliżej sceny. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Już? Ale wam zakończyłem. Dzięki. Dzięki wielkie. Było nagadane. Jezu, jak mnie robię boi teraz.